Pierwszy mecz, wygrany 3-1 z Bydgoszczą, MVP Michał Błoński. W sumie to nawet nie wiem, jak on tam zagrywał, bo pamiętam, że podrzucał zawsze piłkę tak, że tylko on jeden wiedział, jak to przebije na drugą stronę. A pamiętam, że w tym meczu zagrywką się dawał we znaki rywalom i zdobył pierwszą statuetkę MVP dla zawodnika GKS-u w Plus Lidze. No na pewno był to mecz wyjątkowy dla mnie też, bo to był mój także debiut w Plus Lidze, więc ja go wspominam dobrze. Ciekawe, jak Maciek go pamięta. No ja też go wspominam bardzo dobrze. Najważniejsze, że wygraliśmy i no ja niestety nie grałem w tym meczu, ale drużyna wygrała i to jest najważniejsze. Tak wracając do tych inauguracji, to wydaje mi się, że my chyba nie przegraliśmy meczu na inaugurację. Wszystko, co graliśmy do tej pory, czyli cztery mecze, cztery inauguracyjne zwycięstwa. Aż się boję, jak będziemy musieli zainaugurować mecz z Lubinem, bo z nimi mamy 0-7, więc mam nadzieję, że nie będzie pierwszej kolejki z Lubinem. No ja pamiętam sytuację, w której trener Gruszka i trener Zachorski przyjechali Matizem kierownika. Słynnym razem z psem Olkiem na halę i chcieli zobaczyć, jak będziemy tu funkcjonować, a że pierwsza liga była na hali kolejarza w Katowicach, to generalnie nie mieliśmy tu żadnego swojego pomieszczenia, fizjoterapeuta nie miał pomieszczenia, generalnie nie było nic, bo piłki nawet się zmieniły, więc te jedyne piłki, które mieliśmy, to już klub musiał kupować nowe mikasy, więc generalnie nie było nic, był kierownik, był pies. No i ten pies potem został z nami bardzo długo, bo kto dzwonił do kierownika, to pies warczał bardzo głośno, bez względu na to, czy był koło nas prezydent, dyrektor, prezes, czy ktokolwiek inny. Także warczący pies kierownika to jest coś, co budowało ten klub przez lata. Więc jak tylko się odzywa telefon i warczący pies Olek, to już wiemy, że zaraz kierownik będzie załatwiał kolejną pilną sprawę dla naszej drużyny. No i ja pamiętam tylko, jak Pinio przyklejał temu Quirodze buty kropelką do podłogi, że nie mógł oderwać. Było parę ciekawych akcji, także no na pewno no, Quiroga był ciekawym zawodnikiem jak na boisku, jak i w szatni, także parę rzeczy było śmiesznych, myślę, że nie do wyciągania poza szatnie, ale na pewno pozytywna postać. No tak, no przewinęło się kilku tych obcokrajowców i mówię, na pewno tworzyli tą drużynę razem z nami i polskiego uczyłaś bardzo. Mieli duży wpływ na to, jak ten klub potem funkcjonował. Polskiego uczyłeś, nie? Tak jest. Podstawowych słów. No myślę, że Quiroga był na podobnym poziomie, a widać, że Dustin cały czas chodzi ze słowniczkiem, ze swoim zeszytem magicznym, także myślę, że szybko się nauczył. Znał wszystkie teksty, tak? Z filmów i same przekleństwa. Tak. No ja wspominam bardzo dobrze te 3 lata, na pewno dużo się nauczyłem od trenera, przede wszystkim takiej mentalności drużyny i budowania przede wszystkim tej drużyny w szatni i poza boiskiem, także na pewno pozytywna postać. Tak jak mówię, no szkoda, że nie możemy współpracować dalej, coś się zmieniło, także myślę, że na pewno jak najbardziej w samych dobrych słowach mogę wspominać tą współpracę. Myślę, że trener również, także tyle. Ja na pewno muszę też powiedzieć o tym, że bardzo dużo się nauczyłem. To był okres bardzo owocnej pracy dla mnie. Na pewno trener Gruszka przez swoje doświadczenie zawodnicze pokazywał mi ten obraz bycia też trenerem z drugiej strony, bo miał doświadczenie ogromne jako zawodnik i wiedział, co w którym momencie takiemu zawodnikowi jest potrzebne, tak jak Maciej wspomniał. Bardzo dużo uwagi poświęcał przygotowaniu mentalnemu, zarówno do treningów, jak i do meczów, więc tutaj bardzo dużo na tym zyskałem, a z historii takich to trener Gruszka zawsze miał swój zwyczaj podsumowywać mecz i zazwyczaj mówił, że powie tylko 2 zdania. Te 2 zdania bardzo często przeciągały się do 20 minut i na stojąco słuchaliśmy opinii trenera na temat podejścia drużyny do meczów i do treningu, więc
na pewno bardzo owocny okres dla mnie osobiście. No, jeden był ciekawy, jak wygraliśmy mecz w Bydgoszczy, nie pamiętam już, który to był sezon, i mieliśmy kolację w hotelu, a w tym samym hotelu odbywało się wesele. A że mecz był zwycięski, to nasz libero, ówczesny Bartosz Mariański, tańczył z panną młodą. To generalnie myślę, że to każdy zapamiętał, kto wtedy był. Jako drużyna robiliśmy za fotobudkę, więc na pewno wszyscy zyskali na tym. Dwie strony były zadowolone. Dokładnie. Ja myślę, że było parę takich meczy. No wiadomo, że każdy mecz jest ciężki. My gdzieś tam w roli tego Beniaminka występowaliśmy i mówię, no te wszystkie drużyny gdzieś tam, przynajmniej na papierze, były mocniejsze od nas, ale ja najbardziej wspominam mile mecz, wszystkie mecze tak naprawdę w Spodku, nie było ich za dużo, ale naprawdę na tej hali się fajnie grało, chociaż w pierwszym sezonie nie było, Spodek nie był dla nas szczęśliwy, ale myślę, że takie najbardziej spektakularne zwycięstwo to było zawierciem chyba w tamtym sezonie. Myślę, że niewielu liczyło na to, że tak szybko nam się uda zwyciężyć i myślę, że to był taki najlepszy nasz mecz. Tych meczów było trochę, bo tak ograliśmy i Zaksę, i Skrę, i Resowie. Natomiast myślę, że zwycięstwo w Kędzierzynie 3-1 to był chyba jeden z najlepszych meczów, jakie do tej pory rozegrał GKS na plusligowych parkietach, bo jak tam dobrze pamiętam, śledziłem cały czas prędkość naszej zagrywki, to wszyscy kręciliśmy się powyżej 100 km na godzinę, no i myślę, że to był jeden z takich meczów, gdzie tak popularne święto konia każdy miał na zagrywce i wtedy było naprawdę ciężko nas pokonać. No na pewno było też trochę i tych porażek, ale myślę, że no gdzieś nie utkwiła mi w pamięci, żeby nas ktoś tak bardzo zlał i żebyśmy byli niezadowoleni jakoś bardzo po tych meczach. Jak mówię, no było kilka meczy takich na pewno, o których byśmy chcieli szybko zapomnieć, ale nie były też takie, że znaczy z każdego meczu takiego na pewno jest fajna nauka do wyciągania i przez ten okres 4 lat gdzieś staraliśmy się z każdej takiej porażki wyciągać wnioski i mówię, no takie mecze też czasami budują. Mieliśmy w pewnym momencie, chyba to było 2 lata temu, tak, taką dość dużą smugę, jak to ja nazywam, że przegraliśmy tam 9 meczy z rzędu i był to naprawdę 7? No, był to naprawdę ciężki okres dla nas wszystkich, ale udało się gdzieś z tego wyjść i gdzieś na koniec ten wynik nie był tak straszny, jak się zanosiło przez te spotkania. Tym bardziej, że przełamanie, chyba dobrze pamiętam, nastąpiło w Będzinie, tak? Wygraliśmy mecz 3-2 po tiebreaku. Taki przełomowy mecz i potem trochę się odbudowaliśmy i już do końca to nie wyglądało tak najgorzej. No tak, no taki zestaw był, no Mariański z Butrymem, to myślę, że to był ciekawy zestaw. No chyba jeden żart to nawet twoim udziałem był, jak wyszedłeś z żelazkiem z trzech stawów. Tak, udało mi się wynieść żelazko z siłowni, nie wiedząc o tym, zorientowałem się dopiero w mieszkaniu, także no było parę ciekawych historii, ale myślę, że tutaj takie małe MVP możemy dać Bartkowi Mariańskiemu. Ja w szatni nie bywam, więc musisz ty odpowiedzieć na to pytanie. To na pewno no, był plan w tamtym roku, ponieważ ja nie lubię basenu z zimną wodą i Bartosz Mariański z Karolem Butrynem starali się mnie po zakończeniu sezonu wrzucić do tego basenu. Nie udało im się, wpadł Marian, także myślę, że udało mi się ich przechytrzyć, także no myślę, że było parę historii, ale myślę, że nie będziemy wyciągać tutaj. Jedna była dobra z kierownikiem, czy to było w Plus Lidze. A to co tego, wsiedliśmy do autokaru i odjeżdżaliśmy i w jego matizie nagle wycieraczki się zaczęły, zostawił włączone auto na chodzie. No tak jak mówię, było kilka ciekawych historii, ale myślę, że nie wszystkie będziemy wyciągać poza szatnię. A to akurat sympatycznie.